Hej, witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku tej serii. Ja jestem Adam. I jeśli nie śledziłeś lub nie śledziłaś moich poprzednich filmów, to gorąco zachęcam do tego, aby zacząć oglądać od odcinka pierwszego. W każdym kolejnym opowiadam, jak przy pomocy darmowego narzędzia, jakim jest Oracle Apex, nauczyć się tworzyć, pełnoprawne, prawdziwe aplikacje w bardzo krótkim czasie. Jeśli wydaje ci się to mało prawdopodobne lub wyczuwasz lekki skam to tym bardziej zachęcam, żeby zostać i posłuchać dalej. Być może na własne oczy przekonasz się, że to możliwe. Dzisiejszy pewien odcinek możemy nazwać w pewnym sensie grande finale tej serii. Zaprezentuję efekt pracy moich ostatnich kilku godzin, jakim jest aplikacja do tworzenia przepisów i jadłospisów Express. Stworzenie jej było dla mnie w pewnym sensie wyzwaniem, ponieważ założyłem sobie korzystać jedynie z takich komponentów, z jakich i Wy jesteście w stanie skorzystać, bazując na wiedzy zawartej w tej serii. Zobaczmy, jak to wyszło. Zapraszam. W aplikacji po zalogowaniu przywita nas na razie nieco pusta strona główna. To tutaj użytkownicy będą mogli definiować swój jadłospis. Ale żeby było to możliwe, najpierw muszą zostać dodane składniki oraz przepisy. Dostępne są one po kliknięciu na odpowiednie opcje z górnego menu. Na szczęście dodałem ich już trochę i w zakładce Ingredients możemy przeglądać różnego rodzaju produkty. Przy każdym widzimy informację o tym, ile kalorii dostarcza w 100 gramach, do jakiego typu przynależy oraz czy jest on wege. Co więcej, po lewej stronie możemy filtrować produkty właśnie ze względu na te informacje. Nad raportem możemy nacisnąć przycisk dodawania, aby wprowadzić zupełnie nowy produkt. Pola rzecz jasna odpowiadają kolumnom tabeli Ingredients, którą utworzyliśmy w poprzednim odcinku. Dodajmy więc jabłko oraz informacje jakie na jego temat znalazłem w internecie, a po kliknięciu w przycisk Next zostaniemy przeniesieni na kolejną stronę. Tutaj możemy podać jakie alergeny posiada nasz produkt oraz w jakich jednostkach występuje w przepisach. Ponieważ jabłko najczęściej podaje się na sztuki dodajmy te opcje. Wypełnię też informację o tym, ile przeciętnie waży jedno jabłko. Dzięki temu, jeśli ten składnik wystąpi w przepisie, wiedząc, ile ma kalorii w 100 gramach, będziemy mogli obliczyć, jak bardzo kaloryczne jest całe danie. Operację zatwierdzę, klikając przycisk Zapisz. Przejdźmy do przepisów. Strona wygląda analogicznie. Na razie dodałem tylko jeden przepis, za to wykorzystuje on niemal wszystkie składniki, jakie mamy w aplikacji. Jest to prawdziwy przepis, jaki znalazłem w internecie, więc jeśli zechcecie docenić panią Esther Clark, która go dodała, to link zostawiam w opisie. Ja zaś docenię go dodając mu najwyższą notę w swojej własnej apce oraz dodam komentarz. Teraz po powrocie na stronę przepisów zobaczymy, że nasza ocena znacząco podniosła średnią, która wyświetla się obok nazwy. I to jak na razie tyle. Nie zbudowałem jeszcze funkcjonalności dodawania przepisu do jadłospisu użytkownika. Ale jest to świetne pole do popisu dla Was. Aplikację udostępnię w opisie pod filmem, pokażę również, jak zainstalować ją u siebie. Najpierw jednak skupię się na tym, aby opowiedzieć Wam trochę o tym, jak zbudowałem to, co widzieliście przed chwilą. Zacznijmy więc od początku. Dzisiaj podziały te wszystkie strony oraz menu z generatora, które powstało na końcu poprzedniego odcinka. Ano uznałem, że niezupełnie jest mi potrzebne, a w każdym razie nie planuję pokazywać tych stron użytkownikom. Menu to jest dostępne z poziomu Shared Components, Navigation Menu. Tutaj zdefiniowałem zupełnie nowe zakładki oraz ich ikony. Po wejściu w każdą z nich możemy także zdefiniować, do jakiej strony kieruje oraz pozostałe atrybuty. Ale poprzednich stron nie pozbyłem się zupełnie. W Shared Componentach po wejściu w listy możemy tworzyć i modyfikować również takie, które nie są skorelowane z naszym głównym menu. Tutaj zdefiniowałem listę Dictionaries. I odtworzyłem praktycznie wszystkie elementy, których pozbyłem się z menu głównego. Następnie na stronie 10000, nazwanej jako Administration, utworzyłem nowy region typu List, który prezentuje wszystkie właśnie wspomniane słowniki. Strona Administration w późniejszym etapie developmentu aplikacji można ukryć przed widokiem zwykłych użytkowników i uczynić ją dostępną jedynie dla adminów. A dzięki temu, że zachowałem odnośniki do wygenerowanych stron, byłem w stanie na wczesnym etapie zdefiniować np. listę alergenów. Listę, która raczej się nie zmienia, a przynajmniej nie spodziewałem się udostępniać jej edycji zwykłym użytkownikom. Przejdźmy jednak już do konkretniejszej części aplikacji, do zakładki Ingredients. Te stronę utworzyłem, wybierając opcję Faceted Search i podając tabelę Ingredients jako źródło. Utworzona strona posiadała raport w formie tabeli. Zmieniłem więc typ regionu z Classic Report na region Cards. Następnym krokiem było wyedytowanie zapytania SQL. W poprzednich odcinkach wielokrotnie zachęcałem Was do nauki SQL -a i teraz jest ten moment, w którym ta wiedza zaprocentuje. Zmiany nie są duże. Do kolumny Name, operatorem konkatenacji, dokleiłem case'a, który w przypadku, gdy podana jest marka składnika, zwraca tę nazwę podaną w nawiasie. W przeciwnym wypadku case zwraca nula. Dzięki tej zmianie, jeśli użytkownik doda składnik jako produkt konkretnej marki, to zobaczymy ją na stronie w nawiasie, w przeciwnym wypadku będzie to tylko nazwa składnika. Jeśli zdecydowałbym się dokleić samą markę bez użycia case'a, działałoby to bardzo podobnie, ale wadą tego rozwiązania byłoby to, że nawias otwierający i zamykający występowałby zawsze, niezależnie od tego, czy marka została podana, czy nie. Jeżeli nie wiesz, czym jest omawiana konstrukcja Case, koniecznie cofnij się do odcinka numer 4. Omawiam w nim podstawy języka SQL i podaję przynajmniej kilka źródeł, z których można się go nauczyć. Case jest jednym z najbardziej podstawowych elementów języka i jak widać bardzo użytecznym. Druga zmiana natomiast jest trochę bardziej skomplikowana, ale również zakładam, że Wasza wiedza z SQL-a powinna być wystarczająca do zrozumienia, jak działa. Umożliwia ona nie tylko wyświetlenie typu naszego składnika, ale również wyświetlenie wszystkich typów nadrzędnych rozdzielonych znakiem slash. Jeśli potrzebujesz trochę dłużej zastanowić się nad tym rozwiązaniem, śmiało zatrzymaj nagranie w momencie, w którym zapytanie jest widoczne. W opisie pod filmem dołączę również linki do źródeł opowiadających nieco więcej na temat zapytań hierarchicznych. Teraz jednak pochylmy się nad tym, co sprawia, że dane z bazy wyświetlane są na kartach w taki, a nie inny sposób? Przejdźmy do zakładki atrybutów regionu. Tutaj, oprócz ogólnych ustawień wyglądu kart, możemy zarządzać tym, która kolumna zapytania zostanie przedstawiona w konkretnym miejscu karty. Mamy więc zdefiniowany klucz główny, tytuł, podtytuł, główną i dodatkową zawartość karty, kończąc na ikonie, badżu oraz obrazie. Jedyne czego brakuje to przyciski, które zdefiniowane są w innym miejscu. W zakładce Rendering nasz region posiada sekcję Actions. Klikając prawym przyciskiem myszy możemy zdecydować się na dodanie nowej akcji. Jej typ mówi nam o tym, na co należy kliknąć, aby nasza akcja się wydarzyła. Do dyspozycji mamy tytuł, podtytuł, obrazek lub całą kartę. Ostatnią opcją jest przycisk który zostanie dodany do karty w jednej z dwóch pozycji, które możemy zdefiniować poniżej. Akcja może nas przenieść na inną stronę w naszej lub w innej aplikacji albo do zupełnie innej strony w internecie. Korzystając z ostatniej opcji, można też wykonać dowolną akcję na stronie podając własny kod w języku JavaScript. Jednak jest to na razie daleko poza naszymi możliwościami. Za to w zasięgu naszych możliwości leży zdefiniowanie warunku wyświetlania przycisku poprzez ustawienie Server Side Condition. Dokładnie to zrobiłem dla przycisku Wege. Pojawi on się wyłącznie wtedy, kiedy kolumna Is Animal Origin z naszego zapytania będzie miała wartość N. Przycisk ten nie robi zupełnie nic. Dodałem go, aby pełnił funkcję informacyjną. W następnym kroku mówimy sobie ekran dodawania nowego składnika. Pod kątem działania jest to zwykły formularz, taki jak utworzyliśmy w odcinku numer 3, a szczegółowo omówiliśmy w odcinku 5. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, jak rozmieszczone są elementy na stronie. Mamy tu dwa regiony, które rozmieszczone są obok siebie i co więcej, nie są one równej szerokości. Ci z Was, którzy eksperymentowali już trochę w Apexie, z pewnością odkryli, że za rozmieszczenie elementów odpowiadają pola w sekcji layout. Zwłaszcza istotne będą dla nas przełączniki Start New Row, Column, New Column oraz Column Span. Otóż wszystkie regiony w ciele naszej strony znajdują się wewnątrz niewidzialnej siatki złożonej z kolumn i rzędów. Zaznaczając opcję Start New Row, spowodujemy, że nasz region zostanie umieszczony w nowym rzędzie tej niewidzialnej siatki, a zatem pod istniejącą już do tej pory zawartością. Jeśli ten przełącznik odznaczymy, to region zostanie upchnięty do istniejącego już rzędu jako nowa kolumna. Jeśli następnie odznaczymy opcję New Column, to nasz region nie trafi nawet do tej nowej kolumny, natomiast zostanie dodany bezpośrednio do tej samej komórki co poprzedni region. Z itemami jest tak samo jak z regionami. Przykładem są pola pod itemem z kalorycznością. Wszystkie cztery zostały umieszczone w tej samej komórce. Dopiero pole i Smith posiada przełącznik New Column włączony, co przesuwa je do nowej kolumny, lecz wciąż w tym samym rzędzie. To wszystko brzmi na przekombinowane, ale dwie rzeczy dużo tu upraszczają. Pierwszą z nich jest fakt, że po przyciągnięciu elementu w inne miejsce przełączniki od kolumny i rzędu same się przestawią w zależności od tego, gdzie upuściliście dany region lub item. Druga sprawa jest ukryta na ekranie aplikacji. Jeśli jesteście zalogowani do Application Buildera, na ekranie aplikacji widzicie dodatkowy pasek deweloperski, który nie jest widoczny dla innych użytkowników. Jedną z opcji na pasku jest opcja Show Layout Columns, która znacznie ułatwia połapanie się w tym, jak rozmieszczone są elementy na stronie. A skoro już wyświetliliśmy tę wizualną pomoc, to z pewnością zauważyliście, że prócz ramek wyświetla ona pionowe biało-różowe pasy. To z kolei przenosi nas płynnie do drugiego tematu, jakim jest szerokość elementów. Każda komórka naszej niewidzialnej tabeli może podzielić się na 12 kolejnych części. Dlaczego akurat 12? Dlatego, że ta liczba posiada stosunkowo dużo dzielników, łatwo jest więc uzyskać layout np. z dwiema kolumnami o szerokości 6, trzema kolumnami o szerokości 4 itd. Jeśli dodamy do tego fakt, że każdy region może zawierać podregiony. Które znów mogą przyjmować szerokości od 1 do 12, to uzyskujemy bardzo wiele kombinacji. Przechodząc do ustawień kolumn oraz kolumn SPAN, określają one informacje, w której z 12 kolumn dany element ma się zaczynać i jak szeroki ma być. Zauważcie, że im dalej umieścicie jego początek, tym mniej kolumn nam pozostaje, jeśli chodzi o maksymalną szerokość. Zazwyczaj jednak najlepszą opcją jest pozostawienie ustawień automatycznych. Dzięki temu Apex sam dobierze szerokości, tak aby wykorzystać całe dostępne miejsce, a regiony będą równie szerokie, jeśli to możliwe. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest filtrowanie raportów. Wróćmy do strony ze składnikami. Znajduje się na niej region typu Faceted Search, który został utworzony wraz ze stroną. Jest to tylko jeden z możliwych sposobów filtrowania raportu, ale jest on całkiem skuteczny i prosty do utworzenia. W ustawieniach definiujemy, jaki region ma być filtrowany, co jest szczególnie istotne, gdy na jednej stronie mamy więcej niż jeden raport. Następnie tworzymy filtry, nazwane w tym przypadku facetami. Niektóre typy fasetów filtrują wszystkie kolumny raportu, w innych zaś musimy podać, której kolumny dotyczą. W przypadku facetu Ingredient Type w sekcji Source wpisałem kolumnę o nazwie Type ID i to właśnie jej wartości będą brane pod uwagę. Zauważcie, że listy wartości, jakie są dostępne do wyboru w tym filtrze, wyznacza szereg Component. Mówiłem o nich w odcinku 5. W tym jednak przypadku ta lista została utworzona automatycznie podczas generowania aplikacji z modelu bazy danych. Ostatnim przykładem niech będzie filtr kalorii, którego typ to przedziały. Z pomocą może przyjść help text do tego elementu. Przypominam, że jest on dostępny dla każdego komponentu Apexa. W help-tekście możemy podejrzeć, jak powinny zostać zdefiniowane przedziały, aby facet zadziałał prawidłowo. W oparciu o to dodałem wartości poniżej 50, od 51 do 100, od 101 do 200 i ponad 200 kalorii. Pozostała część aplikacji zbudowana jest dość analogicznie, aczkolwiek przykłady zapytań SQL są trochę bardziej skomplikowane. Gorąco zachęcam, aby samodzielnie odkrywać, jak zbudowane jest dodawanie alergenów, jednostek, przepisów czy ocen. Próbujcie rozbudować aplikację dalej. Wierzę w Waszą pomysłowość. W stronie ze szczegółami przepisu przyda się wiele udoskonaleń, od wyświetlania alergenów, jakie danie zawiera, po sekcję komentarzy, nie wspominając o kluczowych funkcjach aplikacji, jak budowanie edu spisu czy generowanie list zakupów. Aplikację można pobrać korzystając z linku w opisie. Żeby ją zainstalować u siebie, wystarczy wybrać opcję importu w głównym oknie Application Buildera i wskazać pobrany plik z aplikacją. Następnie przechodzimy przez pozostałe ekrany importu. Sama instalacja aplikacji nie utworzy jednak żadnych tabel na bazie danych. Jeżeli jednak podążycie za wskazówkami z poprzedniego odcinka, na pewno dacie sobie radę. W razie problemów przypominam o grupie na Facebooku. Klikajcie w link, znajdziecie tam mnóstwo pomocy zarówno przy instalacji aplikacji, jak i w każdym temacie związanym z APEXem. Klasycznie, jeżeli odcinek Wam się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję. To prawie koniec naszej wędrówki, ale nie zostawię was samych sobie. Wrócę w następnym odcinku z kolejnymi wskazówkami. Porozmawiamy sobie o tym, czego. Oraz dlaczego powinniście się uczyć w następnej kolejności. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.